Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, medycyna, skończenie medycyny, no to w Ameryce kosztuje setki tysięcy dolarów, no bo w zasadzie no to trzeba skończyć normalne czteroletnią uczelnię. Także dostaje się tytuł. No, z reguły no to trzeba wybierać jakieś biologiczne, przedmedyczne przedmioty, no i później idzie się na medycynę, ale to są ciężkie pieniądze. No i teraz wszyscy lekarze będą komisarzami partyjnymi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No później one są monetyzowane po 7 dniach, po odwołaniu, no ale ten miękki bat jest. No ten komunizm opanował szkolnictwo. 97% profesorów na uczelniach, no to są lewacy. To jest po prostu nieprawdopodobne. Prasa, telewizja, środki masowego przekazu, no to jest lewactwo. Wszystkie wielkie miasta w Ameryce są pod władzą demokratów, no i tam jest największy smród, brud i ubóstwo. Matematyka jest rasistowska, NASA, ten teleskop jest też rasistowski, no wszystko co mogą znaleźć, że gdzieś ktoś jakoś zrobił, no to zaraz jest wyzywanie od rasistów i od homofobów, no ale działanie te wewnętrzne komunistów jest teraz nieprawdopodobne w szkolnictwie medycznym. Co to się stało? No jest amerykańskie stowarzyszenie koleży medycznych, uczelni medycznych. No i to jest organizacja niedochodowa, niekomercyjna, ale ma duży wpływ. Jest bazowana w Waszyngtonie, w stolicy Stanów Zjednoczonych. No i w zasadzie to reprezentuje uczelnie, te wszystkie koledże. No i w zasadzie jest takim pośrednikiem pomiędzy Ministerstwem Edukacji. A Ministerstwo Edukacji w zasadzie robi akredytację, tak? Także państwo, rząd akredytuje uczelnie, no ale wszystko to, co uczelnie nauczają, no to w zasadzie jest robione przez te stowarzyszenie koledzy amerykańskich. Tak? Także kiedy te stowarzyszenie medycznych koledzy amerykańskich coś powie, no to wszystkie te koledzy muszą słuchać. No i teraz właśnie oni zaczęli mówić, jak to ma być teraz. No i teraz ma być bardzo reedukacja. Ma być w zasadzie reedukacja. Edukacja mają lekarzy nie tylko leczyć, no ale mają patrzeć na całe społeczeństwo, jako na Amerykę, która w zasadzie jest rasistowska, była opresyjna i w zasadzie bardzo, bardzo krytyczna do całych tych 250 lat Ameryki. No, ci, co będą mieli praktykujący lekarze, którzy będą nauczali właśnie w tych koledżach, no to oni będą musieli przejść dosyć drakońskie treningi, żeby być tymi lekarzami. No, na początek to będą musieli się zapoznać z systemem opresji, którą Ameryka w zasadzie niby ma od 250 lat, ma się nauczyć o opresji, o dyskryminacji, o wszystkim jakichś niedogodnościach, które społeczeństwo amerykańskie miało na podstawie rasy, czy płci, czy pochodzenia etnicznego, czy możliwości powiedzmy fizycznych i tak dalej, i tak dalej. No,
krytyczna teoria ras, no to w Ameryce, no to w zasadzie jest propagowana przez czarnych, no i przez komunistycznych liberałów, no i w zasadzie tłumaczą, że Ameryka, no to powstała tylko dzięki temu, że w 1619 roku zaczęto przywozić niewolników. No i teraz większość tych białych lewaków, no to ma jakieś nieprawdopodobnie poczucie winy, no ale to wszystko idzie w bardzo złym kierunku. Lekarze teraz będą musieli się uczyć i będą musieli zademonstrować, że rozumieją to, że powiedzmy wielokrotna tożsamość, no to jest coś normalnego, no i że ta wieloosobowa tożsamość, no to nie może być zamieszana z zaburzeniami osobowości. Tak, także w zasadzie 30-40 lat temu, no to wszystko się nadawało dla psychiatrów i dla psychologów, no a teraz lekarze będą nauczali, że wielokrotna tożsamość, to coś takiego istnieje. No, Trump teraz w swoim przemówieniu właśnie mówił, bo jest bardzo taka dziwaczna sytuacja z pływaczką, która wygrywała mistrzostwa na jednym z tych koledzy. No i ona była nominowana do zawodniczki roku. Na ta zawodniczka roku, no to 3 lata temu była zawodnikiem roku, ale trzecioklasowym. No i właśnie tego rodzaju zaburzenia osobowości, zaburzenia umysłowe, teraz lekarze będą uczeni, że to jest wszystko normalne. No i będą musieli się uczyć o tym, jak jeżeli ktoś się identyfikuje w takiej postaci, w jakiej chce, no to trzeba, nie można tego tłumaczyć, że to są zaburzenia psychiczne. Także lekarze zamiast leczyć medycznie, to będą w zasadzie musieli się zamienić w jakichś ekspertów politycznych i socjologów, no i w ogóle hochsztaplerów społecznych. To Ameryce na dobre nie wyjdzie, to na pewno będzie, no to się wszystko załamie, tak? To się wszystko załamie. Wszyscy ci lekarze z tymi, no ludzie, którzy mają aspiracje, żeby zostać lekarzami, no to będą musieli się uczyć, że rasa, no to w zasadzie nie, to jest tylko struktura społeczna, że rasa to jest struktura społeczna, która powoduje to, że pewni ludzie są mniej zdrowi, a inni ludzie są bardziej zdrowi. No to dosyć jest dziwaczne podejście, no bo wiadomo, że na przykład czarne kobiety, no to mają duże problemy z rakiem piersi, dużo kobiet pochodzenia żydowskiego, no to ma problemy natury genetycznej, no to w zasadzie, no bo tam nie ma takiego wymieszania krwi, no i to są ogólnie wiadome sprawy, ale nie są tak za bardzo studiowane z jakiegoś dziwnego powodu, także relacja pomiędzy rasami a chorobami, no to powinna być dobrze zrozumiana, ale nie jest dobrze zrozumiana. No i to, że teraz wszystkie te sprawy medyczne będzie się tłumaczyło po linii politycznej, no to nie będzie pomagało. Nie będzie pomagało, że w zasadzie będą musieli tłumaczyć, że zdrowie ludzkie zależy od tego, jaki jest system władzy, jaki jest system przywilejów, czy jaki jest system opresji. No to w ogóle nie ma sensu. Ci lekarze po prostu jeszcze teraz są bardzo wyspecjalizowani, a za 10-20 lat, no to już w ogóle będzie jakaś makabra.
No, studenci i przyszli lekarze będą sami również musieli się wypowiedzieć na swojej własnej identyfikacji, na temat swojej własnej chęci władzy czy przywilejów. Będą musieli się wypowiedzieć na temat całej struktury hierarchicznej, co uważają na temat kultury, na temat klasy społecznych, na temat płci, no to wszystko będzie miało wpływ na to, czy oni będą lekarzami, czy nie będą lekarzami. No, będą musieli się uczyć, jak kolonizacja wpływała na społeczeństwo, na nadrzędność białej rasy, asymilacja i tak dalej. No w zasadzie wszystko to idzie w tym kierunku, żeby zlikwidować prywatne koledże. To wszystko idzie w tym kierunku, żeby rząd po prostu zakładał państwowe uczelnie, wpuszczał tych studentów, których chce wpuszczać, żeby szli po linii politycznej. No bo teraz za te kilkaset tysięcy dolarów no po prostu nie będzie kształcenia medycznego. Większość lekarzy no to po prostu chce medycznie pomagać. Tak? Mają jakieś powołanie, mają jakiś ciąg do tego rodzaju zawody. No a teraz oni będą nauczani o tym, jak skomplikowane jest społeczeństwo, jak jest zachowanie społeczne. Będą się uczyli o ekonomii, o środowisku naturalnym, o środowisku społecznym i tak dalej, o dostępie do edukacji. No wszystko to, co inni powinni robić, no to teraz lekarze po prostu będą batem jakoś ścigani. No wiadomo, jeżeli tyle materiału ma dojść na ich głowę, no to albo studia będą musiały być przedłużone, no albo oni będą musieli się uczyć. No i teraz wyjdzie na to, że lekarze zamiast być lekarzami medycyny, no to będą po prostu pielęgniarzami albo technikami, a będą bardzo dobrzy w byciu bojownikami o sprawiedliwość społeczną, no bo to wszystko się sprowadza do tego, że chcą zamienić każdego lekarza na bojownika o sprawiedliwość społeczną. Także no to przekaz jest bardzo czysty, po prostu rząd, partia wie, co robi, partia zbuduje, partia przewodzi i tak dalej. No oczywiście, że ta sytuacja ekonomiczna, sytuacja społeczna ma jakiś tam wpływ na zdrowie, no ale najważniejsze we wszystkim, no to jest osobiste zachowanie, osobiste decyzje. No jeżeli ktoś, powiedzmy, tam pali, czy pije, czy nie ćwiczy i tak dalej, no to niezależnie od pochodzenia, to będzie ten jeden wielki problem, ale żeby zakładać, że jest system, że jest systematyczna jakaś metoda opresji czy rasizmu, no to już jest po prostu idiotyczne, dlatego że ludzie zaczną myśleć jakoś tak fatalistycznie, że nie ma co zrobić, cokolwiek nie zrobimy, no to będziemy chorzy. No i cały ten związek, amerykański związek koledzy medycznych, no to oni idą w tym kierunku, że to w sumie jest najważniejsze. No to jest bardzo niebezpieczny kierunek, także jeżeli wszystkie te nowości, powiedzmy, te wszystkie szczepionki, co mRNA na COVID-a, co wykombinowali, czy jakaś walka z melanomą, czy z rakiem, no czy z czymkolwiek, czy z Alzheimerem, jak to się wszystko zacznie być na drugim planie, a na pierwszym planie będzie tylko społeczna
jakaś wizja, no to, to wszystko upadnie. Po prostu ta, ta medycyna nie będzie dla medycyny, medycyna będzie dla nauczania komunistycznego. No Ameryka ogólnie ma, ma problemy z coraz mniejszą ilością lekarzy. Jak się idzie do lekarza, no to, to w zasadzie bardzo szansa na to, że się spotka kogoś z Indii czy z Chin, no to jest nieprawdopodobna. To, to, to po prostu gdzieś Hindusów i Chińczyków jest, no, można powiedzieć 40 na setkę, no to, 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 to jak nie więcej, jak nie więcej. Po prostu nie ma, nie ma już, nie ma już Amerykanów. Oni nie wiem, jak oni dostają tę możliwość praktykowania. Także jeszcze będzie gorzej po tym, jak cała ta powojenna generacja po prostu powoli odchodzi na emeryturę, powoli, coraz szybciej odchodzi na emerytury, no i nie ma kto ich zastępować, no a te nauczanie też idzie w kierunku tej całej jednej wielkiej poprawności politycznej, tak, także nie będzie badania, czy ktoś ma raka, czy nie ma raka, no, będą nauczali tą, szczególnie tych białych, tą winę za to, że ktoś jest, że jest opresorem, czy rasowym, czy tam płciowym i tak dalej. No, dziwacznie. W dziwacznych czasach żyjemy. Zobaczymy, kiedy to tąpnie, zobaczymy, kiedy to się jakoś opanuje, zobaczymy, kiedy cała te wahadło się zacznie cofać. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na polityków, którzy będą szli w kierunku, żeby uczelnie medyczne były po prostu uczelniami medycznymi, a nie powiedzmy przymusowym szkoleniem aparatczyków komunistycznych, bo to wszystko idzie w tym kierunku. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że wiecie, co robić w drugi wtorek listopada 2022. Po prostu nie idźcie na wybory, nie. Raz wybraliście komunistów, no to widzicie, co się stało. Także teraz już nie wybierajcie komunistów. Zdrowia dla normalnych.